Dzień dobry. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy fascynującej czynności poznawczej – zadawaniu pytań. Zacznijmy od pewnej uwagi. Pytania zadajemy w tak zwanej sytuacji pytań, to znaczy w sytuacji, kiedy stwierdzamy pewną niedoskonałość naszej wiedzy. Brakuje nam jakiegoś fragmentu wiedzy, nie znamy związków między poszczególnymi elementami wiedzy, a nawet nie znamy statusu pewnego twierdzenia, czy ono jest pewne, czy jedynie prawdopodobne. To zaś oznacza, że pytanie stawiamy zawsze na tle jakiejś wiedzy. Rzecz druga. Pytania to są wyrażenia, które pełnią funkcję interrogatywną, zapytawczą. I mogą to być pytania niezawisłe. To są pytania, które mają gramatyczną formę pytań. Na przykład, o której rozpoczynamy lekcję matematyki. Ale są też tak zwane pytania zawisłe. Są to wyrażenia, które nie mają formy pytania, zdania pytajnego w sensie gramatycznym, ale które pełnią funkcję interrogatywną. Na przykład, byłabym wdzięczna za podanie mi godziny odjazdu najbliższego pociągu do Warszawy. Nasze rozważania będą dotyczyły pytań niezawisłych. Przyjrzyjmy się teraz strukturze pytania. Pytanie składa się po pierwsze z partykuły pytajnej, która wyraża niewiadomą pytania. Wyraża to, czego poszukujemy. Po drugie, osnowa pytania. Osnowa pytania to jest zdanie w sensie logicznym lub część tego zdania. I oczywiście znak lub znaki zapytania. Przyjrzyjmy się przykładowi. Oto zadaję pytanie. Kto był pierwszym królem Polski? Partykuła pytajna. Kto? Osnowa pytania. Był ktoś królem Polski. I oczywiście znak zapytania. Każde pytanie niesie z sobą założenia co do rzeczywistości. To jest to tło, które pozwala nam postawić pytanie. Przyjrzyjmy się pytaniu banalnemu, ale życiowo doniosłemu. Kto zaliczył klasówkę z matematyki? Żeby zadać takie pytanie, muszę poczynić szereg założeń. Na przykład, ktoś zaliczył klasówkę z matematyki, a ktoś nie zaliczył klasówki z matematyki. Gdybym sądziła, że nikt nie zaliczył, albo gdybym sądziła, że wszyscy zaliczyli, nie byłoby powodu, by pytać, kto zaliczył. Ale by zadać to pytanie, muszę także założyć, że była klasówka z matematyki, że ktoś do tej klasówki podszedł, że istnieje taki przedmiot jak matematyka i że z tego przedmiotu pisuje się klasówki, że znane są wyniki. Moglibyśmy poszerzać ten zbiór założeń, ale mam nadzieję, że widzicie już, że zadając pytanie, ujawniacie, jak postrzegacie rzeczywistość. Mówi się czasem, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Otóż nie. Istnieją warunki dobrze postawionego pytania. Jest ich 5. Po pierwsze, jest tu poprawność, którą nazywamy poprawnością semiotyczną. Pierwsza to jest poprawność syntaktyczna. Pytanie musi być sformułowane zgodnie z regułami języka tak, by mój rozmówca rozpoznał, że zostało zadane pytanie. Po drugie, musi być poprawność semantyczna, to znaczy pytanie musi być sensowne w danej dziedzinie przedmiotowej.
Jeśli zapytam, jaki procent wody zawiera liczba 5, to moje pytanie jest semantycznie niepoprawne, ponieważ liczby nie składają się z wody i w ogóle nie są przecież materialne. Trzecia to jest poprawność pragmatyczna. Poprawność pragmatyczna to sytuacja, w której zadaję pytanie osobie czy osobom, od których mogę oczekiwać odpowiedzi. Gdybym pierwszoklasistów zapytała na przykład, czy wierzą, że Pan Bóg jest transcendentny, to mimo, że od strony teologii jest to pytanie poprawne, to zapewne pierwszoklasiści nie byliby w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo ciekawym problemem, którego nie przedyskutujemy, ale zachęcam do refleksji nad nim, jest pytanie o etyczność pytań. Czy są jakieś etyczne ograniczenia na zadawanie pytań? Czy w każdej sytuacji i każdego mogę o wszystko zapytać? A jeśli nie, to dlaczego nie? Zachęcam tu do refleksji. Drugim warunkiem poprawności pytań jest warunek trafności. Powiedziałam przed chwilą, że każde pytanie niesie z sobą założenia. Warunek trafności głosi, że muszą być one prawdziwe. Jeśli pytanie ma fałszywe, choć jedno założenie, na to pytanie nie da się udzielić odpowiedzi. Można co najwyżej wskazać fałszywe założenie pytania. Natomiast jeśli ktoś udziela odpowiedzi na pytanie, to znaczy, że akceptuje założenia tego pytania. Przywołajmy jeszcze raz przykład. Kiedy pytam, kto zaliczył klasówkę z matematyki i słyszę odpowiedź, klasówka z matematyki została przełożona o tydzień. Ja nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie, kto zaliczył. Mój rozmówca wskazał, że założenie mojego pytania, iż była klasówka z matematyki, jest fałszywe. Natomiast jeśli udzieli odpowiedzi tylko Marek, Janek, Zosia i Krysia, to znaczy, że założenia mojego pytania, w tym założenie o tym, iż była klasówka z matematyki, że te założenia są prawdziwe. Trzeci warunek to warunek zasadności pytań. Warunek ten głosi, że musi istnieć racja, powód postawienia danego pytania i co najmniej dwie możliwe odpowiedzi. Gdybym zapytała, czy każdy pies jest psem, byłoby to pytanie niezasadne, ponieważ nie ma dwóch możliwych odpowiedzi i nie ma racji postawienia tego pytania. Czwarty warunek poprawności pytań to warunek rozstrzygalności. Jest rozstrzygalność logiczna, fizyczna. Nas najbardziej interesuje tak zwana rozstrzygalność techniczna. Warunek ten głosi, że istnieje metoda, aby w skończonym czasie udzielić na pytanie prawdziwej odpowiedzi. Wyobraźmy sobie, że ktoś pyta, ile ziarenek piasku jest na plaży w Sopocie. Ziarenka piasku dadzą się policzyć. Natomiast nie istnieje metoda, która by w skończonym czasie pozwoliła nam powiedzieć, czy to jest 19 750 000, czy być może 27 320 000. I ostatni warunek narzucany na pytania naukowe to jest warunek kreatywności. Odpowiedź na pytanie musi zwiększać zasób naszej wiedzy. Jak widzieliście, istnieją pytania, które tych warunków nie spełniają i wtedy mówimy, iż pytanie jest nieracjonalnie postawione i wobec tego nie ma jak na to pytanie odpowiedzieć. Istnieją wobec tego pytania źle postawione. Pytania, które nie spełniają
wymienionych przed chwilą warunków. To zaś oznacza, że na te pytania nie ma jak odpowiedzieć. Przyjrzyjmy się teraz rodzajom pytań. Zacznijmy od podziału pytań ze względu na partykułę pytań. Pierwszy taki rodzaj pytań to tak zwane pytania rozstrzygnięcia. To są pytania zaczynające się od partykuły czy. Czy zaliczyłeś klasówkę z matematyki? Czy wybierasz się na wakacje? Są to pytania zamknięte, ponieważ mają schemat odpowiedzi. Jeśli zapytam, czy wybierasz się na wakacje, są tylko dwie odpowiedzi. Tak, wybieram się, nie, nie wybieram się. Oczywiście można postawić pytania wieloczłonowe. Czy wybierasz się na wakacje do Gdańska, czy w Tatry, czy może w Bieszczady? Wtedy odpowiedź brzmi, nie wybieram się, ewentualnie wybieram się do Gdańska, wybieram się w Bieszczady, wybieram się w Tatry. Drugi rodzaj pytań to są tak zwane pytania dopełnienia prostego. Czasem się mówi, że są to pytania faktograficzne. To są pytania zaczynające się od takich partykuł jak to, co, gdzie, o której, za ile. To są również pytania zamknięte, ponieważ one mają schemat odpowiedzi. Jeśli zadaję pytanie, kto napisał lalkę, to mogę sformułować schemat odpowiedzi, zastępując partykułę pytajną niewiadomą X. I wtedy otrzymuję taki schemat. X napisał lalkę. To X to owa niewiadoma pytania i ta niewiadoma pytania ma swój zakres. Ten zakres jest wyznaczony osnową pytania. Kto napisał lalkę? Musimy wiedzieć, co to jest lalka i wtedy mamy alternatywę odpowiedzi. Te odpowiedzi mogą być prawdziwe albo fałszywe. Natomiast do zakresu niewiadomej pytania należą nazwiska autorów powieści. Trzeci rodzaj pytań to są tak zwane pytania dopełnienia złożonego, narracyjne, eksplikacyjne. To są pytania zaczynające się od takich partykuł jak było, co sądzisz o, dlaczego. Zauważmy, że są to pytania otwarte. Oznacza to, że odpowiadający decyduje, jakie elementy do swojej odpowiedzi włączy. Nie ma jakiejś konkretnej rzeczy, o którą pyta. Podział pytań jest sporządzony ze względu na intencje pytającego. Dotąd mówiliśmy o tak zwanych pytaniach na serio, kiedy rzeczywiście poszukujemy jakiegoś fragmentu wiedzy. Są także pytania dydaktyczne, znacie to bardzo dobrze. Są także pytania retoryczne. Są to wyrażenia, które mają formę pytań, ale nie pełnią funkcji interrogatywnej, funkcji zapytawczej, ale służą innym celom. Na przykład nawiązaniu kontaktu z publicznością albo podgrzaniu emocji. Wyobraźmy sobie zebranie uczniów liceum i przewodniczącego, który wzywa do reformy szkoły i w pewnym momencie woła, czy wiecznie musimy odrabiać te prace domowe, czy muszą zabierać nam całe wieczory. Przecież nikt nie oczekuje odpowiedzi na te pytania. Chodzi o zjednoczenie wokół pewnej idei. Istnieją także pytania podchwytliwe. To są pytania, które
stawiane są po to, żeby wydobyć informacje, których zwyczajnie nasz rozmówca by nie udzielił, gdybyśmy go zapytali wprost. Wyobraźmy sobie sytuację po klasówce. Podchodzi pani profesor i pyta, dlaczego uznałaś, że odpowiedzi Marka są lepsze niż twoje? Jeśli ktoś udzieli na odpowiedzi, bo wiem, że Marek się bardzo dużo uczył do tej klasówki, to pośrednio przyznaję się do tego, że obejrzałem odpowiedzi Marka, a więc mówiąc zupełnie zwyczajnie, ściągnęłam. Gdybym wprost zapytała, dlaczego ściągałaś, zapewne uzyskałabym odpowiedź, że wcale nie ściągałam. Istnieją także tak zwane pytania sugestywne. To są pytania tak postawione, że one podsuwają oczekiwaną odpowiedź, dają podstawy do domysłów. Proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły wzywa na spotkanie i chce usłyszeć opinię o grupie w klasie i zadaje to pytanie następująco. Czy działania Marka i jego kliki budują prestiż naszej szkoły? Wydaje się to być prostym pytaniem rozstrzygnięcia. Ale w pytaniu tym pojawia się słowo nasycone wartościami. Słowo klika. Słowo niosące z sobą negatywne konotacje. Tym sposobem została nam podsunięta oczekiwana odpowiedź. Przyjrzyjmy się teraz odpowiedziom na pytania. Mamy odpowiedzi właściwe i odpowiedzi niewłaściwe na pytanie. Odpowiedź właściwa powstaje przez zastąpienie x-a w schemacie odpowiedzi wyrażeniem należącym do zakresu niewiadomej. Odpowiedź niewłaściwa to jest każda inna odpowiedź. Zobaczmy tu pewną interesującą rzecz. To zadajemy pytanie, kto napisał Grażynę. Jeśli ktoś odpowie Mickiewicz, udzielił odpowiedzi właściwej, prawdziwej. Jeżeli powie Słowacki, to udzielił odpowiedzi właściwej, ale fałszywej. Sygnalizował natomiast, że wie, czym jest Grażyna, to o co pytamy. Wyobraźmy sobie teraz, że pada pytanie, kto napisał Grażynę i ktoś mówi Słowacki. To wiem przynajmniej, że odpowiadający ma pojęcie, czym jest Grażyna. Ale jeśli na moje pytanie, kto napisał Grażynę, odpowie Moniuszko, to nie tylko udzielił odpowiedzi fałszywej, ale także zasygnalizował, że nie wie, co to jest owa Grażyna, o którą było pytanie. Jak widzicie, można się zorientować po odpowiedzi, czy ktoś w ogóle wie, o co go pytają. Odpowiedź niewłaściwa to jest każda inna, czyli każda odpowiedź, która nie powstaje ze schematu odpowiedzi. Natomiast można udzielić odpowiedzi niewłaściwej, ale takiej, że da się z niej wywnioskować odpowiedź właściwą. Kto napisał Grażynę? Ten sam, co pana Tadeusza. To jest odpowiedź niewłaściwa. Natomiast jeśli dodamy naszą wiedzę, iż pana Tadeusza napisał Mickiewicz, możemy wywnioskować odpowiedź właściwą. Jest jeszcze inny podział odpowiedzi, mianowicie odpowiedź całkowita, czyli uzyskujemy odpowiedź na nasze pytanie.
jak już wcześniej zaznaczałam, może ona być prawdziwa albo fałszywa. Ale bywa tak, że uzyskujemy tylko odpowiedź częściową. Oto klasówka. Pytanie, kto napisał Pana Tadeusza? Zapomniałam. Pytam, słuchaj, kto napisał Pana Tadeusza? Ktoś mówi, nie pamiętam, ale któryś z naszych wieszczów. I z długiej listy nagle mam, zostają mi 3 nazwiska, no 4, jeśli doliczyć Krasińskiego. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jaką fascynującą czynnością jest zadawanie pytań. I że zauważyliście, że zarówno zadając pytania, jak i odpowiadając na pytania, ujawniacie, co sądzicie o rzeczywistości. A wobec tego warto przyglądać się zarówno pytaniom, które słyszymy, jak i te, które sami zadajemy. Nasze następne spotkanie będzie poświęcone porządkowaniu dziedziny przedmiotowej. Już teraz zapraszam. Do zobaczenia.